niestety kuchenka jest spalona i... Trochę się boję. Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na Zdrowym Zoncie. To jest vlog z naszego wyjazdu do Gdańska, wielkanocnego wyjazdu. I tutaj dzisiaj już mamy godzinę 15 dokładnie, jak sobie patrzę na zegarek. I nie nagrywałem dotychczas, ponieważ no mieliśmy tak trochę, ja miałem zepsuty humor, nie miałem ochoty nagrywać, ponieważ nadarzyła się usterka. Usterka u nas w mieszkaniu, w apartamencie. Kuchnia elektryczna, indukcyjna okazała się nie działać, kiedy rano chcieliśmy sobie zrobić owsiankę. No i mieliśmy kilka godzin takich perypetii, dogadywania się z właścicielem, co tutaj możemy zrobić i tak dalej. Właścicielka przyjechała na miejsce z monterem, elektrykiem i się okazało, że no niestety kuchenka jest spalona i nie pogotujemy barszczu wielkanocnego, jajek wielkanocnych i innych takich potraw tutaj. Ale po tych kilku godzinach i sprostowaniu tematu chciałem tutaj również podziękować właścicielce, która może przypadkiem kiedyś zobaczy tego vloga, za ogarnięcie tematu, a mianowicie dostaliśmy taką nową kuchenkę gazową, nie gazową, elektryczną, znaczy się turystyczną, na szybko, żebyśmy mogli zagotować sobie cokolwiek. Jak widać, działa. I takie podziękowanie tutaj jeszcze. Pani nas przeprasza, pani Ewa życzy wesołych świąt i w ramach rekompensaty zostawiła nam tutaj stówkę razem z tą kuchenką. To było całkowicie niepotrzebne. Natomiast w związku z takimi tutaj okolicznościami, tak jak mówię, no nie miałem za bardzo ochoty nagrywać, a my byliśmy już na mieście, gdzie było kupę, masę, całą ludzi. Słuchajcie, tyle ludzi to ja dawno nie widziałem, ale słoneczko dzisiaj wyszło trochę. Wszyscy się wysypali na miasto i teraz widzicie przebitkę, jak to wygląda na placu Neptuna, czyli placu głównym Gdańska. Byliśmy tam przez chwilę, akurat dzwony zagrały, czy jakiś tam hejnał. Melodyjnie było przez chwilę. W międzyczasie zjedliśmy sobie jakiegoś goferka i tak dalej i wróciliśmy właśnie do domu. W związku z tym, że już mamy święta uratowane, że tak powiem, dzięki tej oto kuchence, to jednak może tego vloga dzisiejszego nagram i później jak sobie wyjdziemy jeszcze na miasto, być może na ten Sky Tower. Nie Sky Tower, tylko Amber Sky. Wjedziemy, jeżeli się uda, z małym. Mam taki fajny nosidełko. Także zobaczymy, czy to się uda, więc zapraszam na dzisiejszy film. I kontynuując dzisiejszego vloga, jednak wybraliśmy się na Amber Sky, tak się nazywa ta atrakcja, 70 zł za dwie osoby, piesek i Mikołaj gratis, Mikołaj i piesek w sumie w takiej kolejności. Jedziemy zobaczyć sobie z góry ten cały Gdańsk. Nie ma się czego bać. Ja się nie boję takich hardkorowych jakichś karuzel, a takie, że to ja się nie wiem. Ruszyliśmy i jesteśmy sami w wagoniku, także to jest bardzo fajnie, ekskluzyw, to mi się podoba. Bo bardzo dużo ludzi w ogóle przyszło w tym momencie, kładkę otworzyli z drugiej strony, jest taka kładka podnoszona, most zwodzony i co pół godziny na pół godziny się otwiera, żeby ludzie mogli przejść, a jak jest w górze, żeby statki mogły przepłynąć. I teraz jak tylko ta kładka się otworzyła, to ludzie z tamtej strony przyszli na tą stronę i kupa ludzi przyszła kupować te bilety. Ale wjeżdżamy. Trochę brudne są te okna. Razem. Za chwilę będziemy w najwyższym punkcie. Tak mi się wydaje, że jeszcze chwila i będziemy w tym najwyższym punkcie. Ale zobaczcie, o, tam na dole jest ten most zwodzony. Brudna jest z drugiej strony tego soru. O, i teraz
jesteśmy w najwyższym możliwym punkcie. Zatrzymaliśmy się w miejscu, bo na dole pewnie ludzie wsiadają. Kołysze się faktycznie, no, można... Jak ktoś ma jakąś chorobę morską, to może być nieciekawie, ale... Piękny widok, to ja się nim teraz podelektuję. Ergo arenę widać. Całą stocznię. Nie wiem, na ile to tutaj pokaże... nie wiem, na jakiej wysokości też jesteśmy, na ile odda to kamera GoPro. Wystrzeliwują w powietrze, to ja się tak nie stresuję tym, że to tak powoli. No ty lubisz takie hardkorowe atrakcje, a tutaj nie ma hardkoru, to jest tylko wysokość. A w tym miejscu mamy całą opcję uruchomienia klimatyzacji, oświetlenia, zadzwonienia do obsługi i wezwania pomocy w razie, gdyby coś się działo. A tutaj, słuchajcie, jest nasz apartamentowiec. Zwiedzamy jeszcze przechadzka wieczorowa, wieczorową porą po mieście. Podnosi, podnosi. I tutaj z widokiem na marinę, tuż za mną, zapraszam was na kolejny dzień naszej wędrówki po Gdańsku. Ergo Arena, a jest Polsat Plus Arena. I jak możecie zauważyć, właśnie się przemieszczamy. Nastał nowy dzień, niedziela wielkanocna. My już jesteśmy po śniadanku, mimo że jest godzina 9. Ty dziadu, to się porobiło. Jesteście tam? Ale jaja. Za 300 metrów. Postawiłem sobie kamerkę, miała stać. No ale nieważne. Tutaj lecimy w prawicę. Jest niedziela wielkanocna i my już jesteśmy pośniadaniowani, ogarnięci, poprzebierani, jeśli chodzi o Mikusia. I zebraliśmy się nad morze. Jedziemy się przywitać z morzem w tym roku po raz pierwszy i zapoznać Mikołaja z tym przepięknym basenem wodnym. A tak naprawdę nad Zatokę Gdańską, ale to już jest takie prawie morze. Fale są, jest pięknie. Horyzont, po horyzont sięga woda, więc takie przywitanie morskie tutaj sobie zafundujemy, także zapraszam na dzisiejszy dzień. Dojechaliśmy, słuchajcie, jesteśmy przy takiej uliczce, zaparkowałem sobie w tym miejscu. Miki nam się pospał. My jesteśmy przy samym deptaku. Przy wejściu numer 46 do Zamna. Z Bledką razem już czekają na mnie i Mikusia. Ja zamykam furę. I tutaj, przy okazji, chciałem wam powiedzieć, jak to jest z tym małym bobaskiem tutaj z nami. A konkretnie chodzi mi o to, że dzień układa się po prostu w rytm spania, karmienia i takich rzeczy. To są rzeczy, które, tematy, które po prostu są dla nas nowe, nowiusieńkie. I tak naprawdę no, w tym momencie on się pospał. Przyjechaliśmy tutaj. Nie wiadomo, czy pośpi pół godziny, godzinę, 15 minut. To jest wszystko jedna wielka niewiadoma. Wchodzimy teraz na plażę. Mam nadzieję, że się obudzi, żeby mu pokazać ten cudowny, jakże fantastyczny widok. To, że przyjechaliśmy do Gdańska, jest tutaj również jakby taką potrzebą serca naszego i marzeniem takim, żeby zobaczyć to morze jak najprędzej razem z naszym dziwaskiem. Dlatego też jesteśmy tutaj, a nie w jakimś Toruniu, na przykład nad rzeką, czy gdziekolwiek indziej. Mogliśmy wybrać różne destynacje. No i jest ten piękny, fantastyczny, cudowny widok. Pierwszy raz z bobasem nad morzem. On jeszcze o tym nie wie, ale... Ale się dowie.
dotarliśmy do mola w Brzeźnie, a dla tych, którzy jeszcze tego nie wiedzą, a się właśnie dowiedzą, najlepiej wózkiem przez Piach jedzie się tak, ciągnąc go za sobą, ponieważ wtedy mamy te duże koła z przodu i one ten Piach po prostu pokonują, a nie grzęźnie ten wózek tak przed nimi po prostu w piasku. Ja tu sobie chwilę stoję w takim wejściu już na to molo i czekam na Zuzannę, bo tam się okazuje, że taki wózeczek z kawą jest i serwują cieplutką kawusię dla spragnionych tego trunku i my właśnie się na nią załapiemy. Udało się tą kaweczkę kupić w tym straganie Bike Coffee, czy jak zwał, tak zwał, ale się okazało, że jak my odeszliśmy, to panu się zepsuła maszyna do kawy ekspres i musiał resztę osób spławić, także na farcie. Kawusia na molo w Gdańsku, Brzeźno. I co ja będę robił z takimi nagraniami? Do vloga mogę wrzucić? No to wrzucę. Słuchajcie, my z Mikołajem tutaj sobie teraz ćwiczymy leżenie na brzuszku i podnoszenie główki z podparciem na rączkach. Mikołaj ma już 3 miesiące i tak sobie tutaj świrujemy. Wróciliśmy przed chwilą z nadmorza i tłumaczyłem mu, że no niestety, ale przespał cały nasz pobyt nad zatoką i będziemy musieli jutro jeszcze przed powrotem sobie tam zajrzeć. A plan na dzisiaj jest taki, że razem z Mikim na jego drugiej drzemce, czyli takiej popołudniowej, obiadowej, jedziemy do zoo. Tak jak wam wspominałem, zabierzemy was do zoo, ale to już na kolejnym filmie, dlatego teraz subskrybujcie kanał, ponieważ każde wasze subskrypcje, każda wasza subskrypcja to 10 groszy na cele charytatywne, więc przyczyniacie się do czynienia dobra. I zapraszam was na kolejny film. A to jest Mikołaj. Ty też zapraszasz? Miki, zapraszasz?